Na dzień dobry. Dzisiaj, jak to sobota, jakaś książka. Chociaż dodam, że miałem ochotę zrobić dłuższy odcinek o geopolityce, ale może to gdzieś mi przyjdzie w przyszłym tygodniu. Przy okazji polecam gdzieś tam waszej modlitwie się, bo temat kościoła się zakończył i chciałbym coś zacząć od poniedziałku, co będzie was ciekawić. A dzisiaj taka książka, którą bardzo lubię, chociaż jej nigdy do końca nie przeczytałem, ale przeczytałem większość z niej. Biblical Criticism on Trial, Etty Lineman. I to jest taka książka, którą kiedyś kupiłem w Londynie. Pamiętam za funty, które wtedy sporo kosztowały, ja ich za dużo nie miałem. Ale kupiłem ją razem z drugą książką tej pani. Zaraz wam pokażę, jeśli znajdę. No może kiedyś tą drugą jeszcze oddzielnie o niej opowiem. Jest to książka o tym, że no właśnie, jest to książka o krytyce Biblii. O krytyce Biblii, która aspiruje do tego, by być naukową metodologią. No oczywiście ma pewne cechy nauki, to znaczy no, pewne cechy nauki, na przykład takie ważne, to jest to, że sprawdzamy coś w zgodzie z jakąś określoną metodą, że mamy w ogóle jakąś metodę, że tą metodę weryfikujemy, że ta metoda właśnie jest poddana krytyce, że można ją jakoś obalić. No więc to są takie rzeczywiście dobre rzeczy, które w jakiś tam sposób są, można by powiedzieć, korzystne, kiedy patrzymy na Biblię. Natomiast ona pokazuje w tej książce, a też jest ciekawa historia jej. Mianowicie ona jest taką osobą, która była takim liberalnym teologiem, zresztą była uczennicą Bultmana, nie wiem, czy nawet nie była jego jakąś kochanką, ale już nie będę teraz opowiadać. W każdym razie nawróciła się, to w taki charyzmatyczny sposób, taki sposób ewangelikalny, można by powiedzieć, zaczęła wierzyć, że Biblia jest Słowem Bożym, w co oczywiście wcześniej nie wierzyła. No ale ponieważ była wychowana w takiej właśnie, można powiedzieć, metodologii bardzo wysoko teologicznej, takiej metodologii biblijnej skrupulatności, to zaczęła tą metodologię, którą miała w krwi, zaczęła właśnie jakby stosować z drugiej strony. To znaczy zaczęła weryfikować pewne tezy, które są przyjmowane właśnie w teologii liberalnej za oczywistości. No i zaczęła pokazywać, że one mają dosyć dużo błędów. I tu pokażę wam takie o... Dlaczego nie przeczytałem tej książki? No bo ta książka to się składa od takich, o, właśnie różnych rzeczy. I tutaj są jakieś, tu trochę jest takich, o, a tu znowu jakieś takie, zobaczcie, fikumiku. Ona tutaj, prawda, sprawdza to wszystko. Sprawdza te wszystkie, na przykład, tutaj na przykład bierze na warsztat autorstwo listów Pawłowych, czyli nie Pawła, ale Pawłowych. Czyli mówimy, że są w tradycji Pawłowej, ale czy Paweł je napisał, to tak naprawdę nie wiadomo. No i pokazuje, że tak naprawdę nie ma różnic większych między tymi listami, które uznaje się tradycyjnie za Pawłowe, a tymi, które się uznaje za niepawłowe. Czyli tak naprawdę rozbraja argumenty i rozbraja je w taki sposób skrupulatny, właśnie takiego dziubdziania się z różnymi słowami, weryfikowania. Czyli właśnie tak, jak to powinno być. O, na przykład number of words, vocabulary, words occurring once. No i zobaczcie, całe, że tak powiem, wszystkie w tym momencie listy apostoła Pawła są pokazane. No i co jest pokazane? Jest pokazane, że tak naprawdę nie ma większej różnicy. Zobaczcie, jak na te słupki popatrzycie. To generalnie tu nie ma jakiejś zasadniczej różnicy rozpiętości, która by mogła dowodzić, że jeden z nich jest Pawłowy, a drugi jest niepawłowy. Albo the word structure of the Pauline lecture epistles, czyli struktura słownictwa listów Pawłowych. No i zobaczcie, znowu tutaj generalnie mniej więcej na to samo wychodzi we wszystkich listach. Czyli reasumując, nie można twierdzić, że na przykład listy pasterskie nie są tak naprawdę Pawłowe, są listami starszymi. Udowodniła to. Siedziała, dziubała i udowodniła. Albo kolejne spojrzenie na problem synoptyczny. No i tutaj jest kwestia źródła Q, kwestia różnych, czy fakt, czy fantazja i tak dalej. Nieautentyczne pisma Nowego Testamentu. Kolejny temat. Albo w ogóle struktura, znowu tutaj wchodzi w strukturę różnych innych listów.
I na końcu w ogóle piszę taki esej o tym, jak ewangelikalni teolodzy powinni patrzeć na historyczno-krytyczną teologię. Pokazuję źródła tej historyczno-krytycznej teologii i pokazuję, że oczywiście pewne rzeczy trzeba przyjąć. Trzeba przyjąć tą skrupulatność, badania, to wszystko są dobre rzeczy. Tylko problem jest tym, tak jak pokazuję, że te badania i skrupulatność są na afiszach, a nie zawsze są w treści. Nie zawsze są, czyli innymi słowy, pokazuje się, że my jesteśmy tacy naukowi, ale trzeba to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić, te tezy, bo te tezy wcale nie są prawdziwe. I ona je sprawdziła i okazała właśnie, że są generalnie słabe, że swojego zadań nie odrobili, że tak naprawdę twierdzą coś, czego na co nie mają dowodów najzwyczajniej w świecie. I myślę sobie, że taka jej postawa, postawa wiary w Słowo Boże, wiary w Biblię, a jednocześnie przyjmowania pewnej skrupulatności metodologicznej, do której myślę, jeśli chcemy być poważnie traktowani, że rzeczywiście badamy grekę, badamy hebrajski, jesteśmy powołani, ale wierzę w te rzeczy, w które wierzymy, wierzę w to, że one dowiodą tego, że rzeczywiście no, Paweł napisał to, co napisał, i że da się to dowieść, tylko trzeba po prostu zająć się tym konkretnie, no, przysiąść i tak dalej, i znać się na tym, no, tak, tak to jest. Ta postawa jest czymś bardzo, bardzo potrzebnym. Także zachęcam Was, może jesteście takimi młodymi ludźmi, którzy się zastanawiają, czy warto pójść coś takiego. Myślę, że warto, ale nie warto po drodze stracić wiary, nie warto się zawstydzić, nie warto się zastraszyć, tylko spokojnie wierzyć, chodzić do porządnego zboru, przyjmować Boże Słowo, I stukać i pokazywać w lepszy sposób, dokładniejszy, bardziej precyzyjny, że jeden wymiar z drugim się sprzęga, że nasze przekonania, które mamy ze względu na naszą ufność w to, co Słowo Boże mówi, wcale nie są czymś, czemu nauka przeczy. I myślę, że takich ludzi nie ma wielu i tym bardziej zachęcam Was, jeśli ktoś z Was do czegoś takiego ma powołanie. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, za to, że Twoje słowo jest prawdziwe, ale też dziękuję Ci, Panie, za tą siostrę Etę Linneman, za to, że ona się wzięła za to i że to mogła pokazać w taki bardzo wyjątkowy sposób. Tobie za to chwała. Z Bogiem i do zobaczenia.